Jeśli ktoś nazywa swój produkt początek, to musi być pewien, że rozpoczyna tym samym nowy rozdział. Okuma jako marka kultowych kołowrotków od 2 lat na nowo podbija światowe rynki. Mieliśmy już okazję o niektórych z nich powiedzieć parę słów. Dziś dołożymy kolejne. Nad wodę zabraliśmy karpiową maszynkę pod tytułem Okuma Inception. Kołowrotki Okuma rozpoznawalne są na pierwszy rzut oka. Mają swoją masę, wysokiej jakości detale na wykończeniu, a także serce. Praca wnętrza kołowrotka jest niezauważalna do momentu, aż coś się w nim zatnie. Z mojej wiedzy użytkownicy marki Okuma nie mają do czynienia z takimi sytuacjami. Dlaczego? Być może sekret tkwi w jego konstrukcji. Sama szpula tradycyjnie już wycinana jest z aluminium, a pracuje w parze z solidnym kabłąkiem wykonanym z pełnego aluminium. Ten ostatni ma łożyskowaną rolkę, czyli tak zwany EFR2, która zapobiega skręcaniu się żyłki. Przy projektowaniu tego kołowrotka brano pod uwagę wysokiej jakości materiały i, co oczywiste, zaawansowane rozwiązania technologiczne. Lekką i płynną pracę zawdzięczamy 3 łożyskom kulkowym i 1 rolkowym łożysku oporowym. Tak jak w większości nowych modeli Okumy, jest to łożysko bez stopniowego systemu antyrewersu Quick Set. Ryzyko drgań całej szpuli zostało wyeliminowane poprzez system RZ2, w którym rotor wyważany jest cyfrowo. Zresztą kilka bardzo dobrych rozwiązań pojawia się w wielu modelach Okumy. Jest tu znany chociażby z Pulsara system CFR. To rotor generujący wirowy przepływ powietrza. Okuma Inception ma dość długi skok szpuli, który wynosi 30 mm, w dużej mierze dzięki ślimakowemu mechanizmowi posuwu. Nienaganną zaś pracę wspomaga wycinany z mosiądzu wałek zębaty. Siła hamulca określana jest na 12 kg, a waga całości to 466 g. Model NC6000 ma przełożenie 5:3 do 1. Nawiniemy na niego, w zależności od grubości linki, od 370 przy grubości 0,3 mm do 270 m przy grubości 0,33. Producent tego kołowrotka ustanowił 5-letni okres gwarancyjny. Okuma Inception to propozycja dla tych z Was, którzy lubią kupić i używać coś z wysokiej półki, nie wydając przy tym ostatnich zaskórniaków. Kołowrotek ten w Polsce kosztuje około 250 zł.